Babskie spotkania, cykliczna impreza przeznaczona oczywiście dla pań, to okazja nie tylko do wymiany doświadczeń i rozmów, ale też spotkań z ciekawymi ludźmi. Ciekawym i niebanalnym człowiekiem jest z pewnością popularny aktor Jan Nowicki, który był gościem 5. edycji spotkań. Opowiadał oczywiście o kobietach, choć nie tylko. Mam bardzo dużo do powiedzenia dobrego o kobietach, tylko zawsze mnie krępuje, bo nuż sobie pomyślą, że ja to robię po to, żeby im się przypodobać. Ale spróbuję wam w trakcie tej naszego spotkania wytłumaczyć, w czym rzecz, dlaczego tak jest. Zacznę może od tego, skąd się wzięła taka opinia o mnie, że wiem, że znam się na nich, że znam ich psychikę, że żona jest nieprawdziwa, dlatego że ja nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek jest w stanie powiedzieć, że zna się na kobietach, wie, co to jest kobieta. Ja sądzę, że one same do końca się gubią w tym, jakie są, a są absolutnie niezwykłe. Znany aktor, ale też reżyser i felietonista w trakcie spotkania dzielił się także swoimi filozoficznymi przemyśleniami na temat sensu życia, przemijania wiary i relacji damsko-męskich. Żyłem całe życie z aktorstwa, dalej jeszcze śladowo ten zawód uprawiam. Nie na tyle, na ile muszę, tylko na ile mi się podoba. Zresztą całe moje życie zawodowe, aktorskie polegało na tym, że nigdy nie robiłem tego, czego nie chciałem robić, to w ogóle zawsze byłem człowiekiem wolnym i to mi zostało do tej pory. Nie uzależniłem się od niczego, ani od pieniędzy. Nawet powiem, że do pewnego momentu i od miłości się bałem bardzo. Przecież ja jestem przed Państwem, przed Paniami, mężczyzna, który po raz pierwszy się ożenił po 70. Mężczyzna, który po 60 dopiero wybudował sobie dom. Zwykle mieszkałem w wynajętych pokojach, bo ciągle kręciłem filmy, ciągle gdzieś byłem, ciągle gdzieś gnałem, jechałem, leciałem samochodami, samolotami, Bóg wie gdzie. Nakręciłem ponad 200 filmów. To jest ogromna ilość w różnych krajach. Podczas spotkania nie zabrakło też muzyki. Krakowski aktor zaprezentował swoje raperskie umiejętności, prezentując z zespołem jazzowym De Profundis twórczą wersję Murów Jacka Kaczmarskiego. Wkrótce na pamięć znali pieśni i cała melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś, serc i dusz. Śpiewali więc, laskali w rytm, jak wystrzał kopla z nich śmiał. I ciąży łańcuch, zwlekał świt, on wciąż śpiewał i grał. Zespół podczas koncertu prezentował też własne utwory z przedstawienia Co może jeden człowiek, a także znane standardy jazzowe. Spotkaniu, z którego dłuższa relacja w kulturalnej TVC towarzyszyła wystawa Kobieta na starej fotografii, lata 20.